Dobra, 11:02, to myślę, że możemy zacząć. Jak ktoś dojdzie, to dojdzie, najwyżej będę nawijał jeszcze raz. Witam serdecznie, jestem Łukasz z kanału Knife Division i dzisiaj opowiadam Wam o nożu w EDC, czyli o terminologii noszonych wariactw. Czym jest w ogóle EDC? Termin EDC pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i oznacza po angielsku everyday carry, czyli nic innego jak noszone codziennie. Kiedy się to w zasadzie ustanowiło jako taka terminologia używana do tej pory, to w zasadzie ciężko powiedzieć, bo różne źródła różnie mówią, więc nie będę się w to zagłębiał. Ale generalnie są to rzeczy, które mamy zawsze przy sobie. Nie musi być to wcale tak naprawdę nóż, latarka czy cokolwiek innego. Tak naprawdę EDC to jest wszystko to, co mamy w kieszeni. Od portfela po komórkę, po klucze od domu nawet, to tak naprawdę już zalicza się do tematu właśnie EDC. Jednakże od ładnych paru lat jakoś to się tak wyklarowało i obecnie o EDC mówi się właśnie najczęściej. Nóż, latarka, multitool, może być to równie dobrze gaz pieprzowy. Właśnie to jest to, że kwestia EDC jest bardzo, bardzo indywidualna i każdy temat właśnie tych dźwiganych ze sobą rzeczy będzie dostosowywał tak naprawdę pod siebie. Co mu jest bardziej potrzebne, co mu jest mniej potrzebne. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że wieczorami to ja się po dworze nie szlajam, tylko siedzę w domu, to wiadomo, że latarki przy sobie mieć nie będzie, nie? No i właśnie, a propos indywidualności EDC jako takiego, tu macie moje EDC, gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć, proszę śmiało. Jest tam o multitool mniej, który mam zawsze, który teraz wyciągnąłem, żeby go pokazać, później też go puszczę. Nerka robiona na zamówienie, generalnie temat nerek jest też dosyć obszerny, bo firm, które się tym zajmują, jest całe mnóstwo, są lepsze, gorsze. Temat nerek jakby za jakiś czas na pewno chcę poruszyć na kanale, żeby właśnie też wiadomo było, w które firmy tak naprawdę warto iść. Najczęściej noszone w EDC, czyli właśnie klasycznie, jakiś nóż, jakikolwiek wielkość, też jest tak naprawdę dostosowana do tego, co kto woli nosić. Ktoś woli mniejszy nóż, ktoś woli większy nóż. To są już kwestie bardzo indywidualne. Tak samo stal, z jakiej jest zrobiony, kształt głowni. Bardzo szerokie spektrum tak naprawdę, bo każdy musi znaleźć coś, co będzie bardziej pasowało do niego, nie? Kolejna rzecz, multitool, czyli multinarzędzie. Musimy też mieć świadomość tego, że to nie jest narzędzie, które zrobi za nas całą robotę i nie musimy dzięki temu nosić skrzynki narzędziowej przy sobie. To jest narzędzie do takich sytuacji, nazwijmy to, nagłych, tak? Czyli nie wiem, nie mam przy sobie skrzynki narzędziowej, ale właśnie mi się coś gdzieś zepsuło, więc wyciągam multitoola i mam nadzieję, że te narzędzia, które multitool oferuje, wystarczą. Dodatkowo Letterman ma dosyć dużą gwarancję, tylko tam się teraz trochę popsuło w kwestii tego, jak wygląda kwestia gwarancji. Kolejny przykład, Victorinox, bardzo klasyczne narzędzie. Różni się od innych multituli między innymi tym, że w przypadku właśnie chociażby Lettermana mamy dodatkowo kombinerki, dosyć przydatna jednak rzecz, których w Victorinoxie nie ma. To jest akurat card holder. Kolejny przykład, Gerber, dosyć duży tool, albo coś mniejszego właśnie od Soga. Też bardzo, bardzo fajne. Ja tu później będzie można sobie zobaczyć, więc na spokojnie. Kolejna dosyć istotna kwestia, latarka. Jedni noszą, jedni nie noszą, jednakże uważam, że mimo wszystko zawsze warto mieć. Rozmiary, kwestia latarki, no większa może więcej, że tak powiem, jednakże mała latarka też potrafi zrobić robotę. Wszystko tak naprawdę kwestia tej, jaka tam jest zastosowana dioda. Oprócz tego latarki, wiadomo, dzielimy na szerokokątne i na szperacze. Szperacz, czyli konkretnie mocne, skupione światło w jednym miejscu. Szperacz oświetla nam większy teren, ale na dużo, dużo krótszym zasięgu. Następna rzecz to jest kwestia barwy tego światła. Mówi się, że światło jasne, czy to ta ciepła barwa, jest przyjemniejsza dla oczu. Jednocześnie bardziej ten wzrok nie tyle męczy, co powoduje, że człowiek się tak nie skupia. Okazuje się, że żółte światło powoduje, że człowiek się tak jakby rozleniwia, nazwijmy to, a z kolei białe światło powoduje dużo, dużo większe skupienie na konkretnej gdzieś tam rzeczy, na którą sobie oświetlamy, na którą patrzymy. No i wiadomo, szerokokątna, mamy przykład chociażby Sofirn, który ma oprócz tego, że jest wyposażona w diodę główną SST40, to ma dodatkowo cztery górne diody, które z kolei powodują właśnie to rozproszenie nam światła. To jest jakby przykład szerokokątnej.
przykład bardzo skupionej, bardzo dobrej i dosyć budżetowej jednak latarki, w tym wypadku Convoy M21E. Różne wersje występują, ale latarka, która świeci na bardzo duże odległości, jednocześnie ma bardzo duże ogniwo i jest przede wszystkim dosyć budżetowa, a jednocześnie nie jest złą latarką. Jest w swojej klasie, w swojej wartości pieniężnej, że tak powiem, można śmiało powiedzieć, że gdzieś tam deklasuje konkurencję. Nie wiem, mogę puścić, coś sobie można macnąć, zobaczyć. Krótko o multitoolach, jeszcze wróćmy sobie do nich. Jak mówiłem wcześniej, narzędzia takiego, nazwijmy to, troszeczkę ostatniego użycia, jednocześnie jakąś tam robotę zawsze zrobią. Najczęściej w większości jednak modeli wyposażone dodatkowo w kombinerki. Bardzo fajnie się to właśnie składa, zajmuje mało miejsca, więc dzięki temu nie mamy też, tak jak powiedziałem wcześniej, tej całej naszej skrzynki narzędziowej, tylko nosimy sobie właśnie takie oto małe ustrojstwo, które właśnie jest wyposażone w jakiś nóż, w jakiś śrubokręt, otwierasz do puszek, otwierasz do butelek, no ma dosyć sporo różnych opcji. Innym przykładem takiego, no mimo wszystko, multitoola Victorinox, w tym wypadku chyba Spartan, ale nie dam sobie ręki uciąć. Tak jak w przypadku innych multitooli, najczęściej ostrze jest blokowane poprzez jakąś blokadę. W przypadku multitooli najczęściej jest to liner lock. Tutaj mamy slip joint, czyli tak naprawdę zapada na siebie sprężynująca, nazwijmy to, blokada, która się blokuje po prostu z głownią, otwiera się to po prostu, zamyka się go tylko poprzez naciśnięcie samej głowni. Więc w zasadzie to jest taka blokada, jedna z tych słabszych, nazwijmy to, ale wciąż musimy pamiętać o tym, że to nie jest Bóg wie jaki rodzaj ostrza czy tudzież noża. To ma zrobić jakąś bardzo podstawową robotę, coś pokroić, coś przeciąć, naostrzyć patyka i na niczym więcej tak naprawdę bym się w tym przypadku nie skupiał. Kto nie widział Victorinoxa, można sobie dotknąć. Bardzo popularne, dokładnie. Myślę, że Victorinox i Lettermann to są obecnie dwie najbardziej takie popularne jednak marki, chociaż tak jak mówię, w przypadku Lettermana wydaje mi się, że trochę jego popularność może spaść, przepraszam, ze względu właśnie na to, że tam teraz trochę się popsuło, że to, może tam być, no? Trochę się popsuło to, że wcześniej Lettermany odsyłało się do sklepu militaria.pl na gwarancję, teraz Letterman z siedzibą w Niemczech trochę się tym faktem poirytował i stwierdził, nie, teraz wszystko macie wysyłać do mnie. Ludzie się trochę poirytowali, w tym mniej więcej, między innymi ja, bo wysyłanie do Niemiec też do najtańszych rzeczy nie należy i no. Trzeba teraz wysyłać? Do Niemiec. Lettermany, tak. No ale wciąż mają 25 lat gwarancji, więc to jakby to też jest taki argument, który się mocno przekonuje ludzi do tego, żeby je kupować. Inny przykład, Gerber. Ja jakby słyszałem o nich wcześniej, ale nigdy nie miałem, a właśnie sprzedałem swojego Soga od Lettermana, chciałem coś innego. Znajomy polecił mi Gerbera. Spory. To jest generalnie multitool wielkości Lettermana Search. Tutaj rodzaj szczypiec mamy inny, ale jednocześnie, co jest też fajne, możemy sobie zwiększyć zasięg tych naszych szczypiec, więc przy odkręcaniu jakichś śrub albo czegoś mamy dużo, dużo większy zakres, jakby, nie? Przez to, że właśnie możemy sobie zwiększyć rozmiar, nie? Standardowo wyposażony w nóż, jakiś rodzaj śrubokrętu płaskiego, krzyżakowego, no generalnie troszkę tych opcji też ma. Mało ich w zasadzie widziałem wśród ludzi, jednak wolą dalej kupować Lettermany. No wiadomo, dodatkowo ostrze. Właśnie tu jest fajnie, bo to jest blokowany już liner lockiem, więc troszeczkę zawsze mocniejsza blokada niż taki po prostu zwykły slip joint. Dwa rodzaje ostrza. Ze zwykłą krawędzią tnącą tu mamy dodatkowo ząbki, więc jakieś piłowanie drewna powinno iść ok. Jeszcze go na kanale nie recenzowałem. Muszę to w końcu zrobić, bo wypadałoby. No i SOG, w tym przypadku PowerPint, maleństwo, które po prostu otwiera się jak nóż motylkowy, ciach. Do jakichś bardzo lekkich prac w zupełności wystarczy. Ja go noszę u siebie w nerce, bo zajmuje mało miejsca. Jakąś tą taką najbardziej podstawową, pilną w tym momencie dla nas robotę zrobi. No i jest czarny, a ja ostatnio mam fazę na czarne, więc...
Więc jak najbardziej. Dobra, wróćmy sobie do tematu noży, bo się trochę za bardzo skupiłem na multitoolach, a przecież dla noży tu jesteśmy. Mamy trzy rodzaje. Składane, z głownią stałą i wysuwane. Z racji, że fanem wysuwanych nie jestem, to zaopatrzyłem się w coś takiego, co wygląda identycznie jak nóż wysuwany, tylko to jest zrobione z plastiku, a nie z materiałów, jakich być powinno. Zasada działania to właśnie. Poprzez przesunięcie dźwigni powodujemy, że nam się ostrze wysuwa, przesunięcie w drugą stronę powoduje, że nam się ostrze chowa. To są noże wysuwane właśnie. Dodatkowo standardowo noże składane, czyli coś ten deseń na przykład w tym przypadku, Cold Steel Voyager. No i oczywiście głownia stała. No wiadomo. My się skupimy jednak na nożach składanych bardziej. Tematy blockout. Noże składane uzbrojone są, że tak powiem, w różnego rodzaju blokady. Jedne są lepsze w czymś, drugie są gorsze w czymś. Generalnie każda nadaje się trochę do czegoś innego, jednocześnie też pomaga nam w jakichś pracach, bo blokada może po prostu z czasem, czy albo jak troszeczkę przesadzimy, to może się, wiadomo, wygiąć, połamać, różne rzeczy generalnie mogą się z nią stać. Przyjęło się mówić, no co jest w zasadzie prawdą, od najsłabszych blokad do najmocniejszych blokad. No i jakby najsłabszą blokadą, a jednocześnie najbardziej klasyczną jest właśnie liner lock. W tym przypadku pokażemy go na przykładzie dosyć budżetowego noża, jakim jest Petrified Fish Pate, jeżeli dobrze pamiętam. Liner lock, czyli tak naprawdę dwie blaszki wpuszczone w rękojeść. Jedna ma właśnie wyciętą część, która nas z kolei po otwarciu noża nam ją blokuje. Żeby zwolnić blokadę, należy ją tylko i wyłącznie, możecie sobie zobaczyć, widać ją tutaj w środku, taki metalowy kawałeczek. Żeby ją po prostu zamknąć, należy odgiąć, głównie możemy śmiało przesunąć, ciach, nóż zamknięty. Wątpię. Raczej z tego, co mam znajomego w liniach lotniczych, mówi, że raczej nie. Wszelkiego rodzaju multitule, włącznie z Victorinoxami, które też są malutkie, nie mają kombinerek, ale już mają ostrze i... Nie ma ostrza. Ma, oczywiście, że ma. Każdy multitool w zasadzie ma. I w tym przypadku on jest w ogóle zrobiony tak, że tu jest jeszcze inny typ blokady, że tu mamy z tyłu przycisk. Dopiero jak go naciśniemy, to jest jakby przycisk odpowiadający za wszystkie te narzędzia, które tu mamy w środku, nie? No. Także, tak jak mówię, blokada typu liner lock, najbardziej klasyczna, spotykana w zasadzie w większości noży, nic wymyślnego, bardzo prosta konstrukcja, jednocześnie jest jak najbardziej ok. Musimy też pamiętać o tym, że nóż służy przede wszystkim do cięć, więc w zasadzie każda blokada z jakimkolwiek cięciem, od otwierania kartonów, cięciem zgrzewki wody w Lidlu, bo chcemy tylko jedną, czy cokolwiek innego, otwieranie listów, tutaj akurat każda blokada sobie z tym bez problemu poradzi. Ale że producenci też chcą się czymś wykazać, stworzyć coś nowego, no to właśnie wymyślili nam różnego rodzaju blokady. Jak mówię, liner lock, najbardziej podstawowa blokada, jej inna wersja, a jednocześnie zasada działania jest identyczna, czyli frame lock. Tutaj już, jak widzimy, można by powiedzieć, że frame lock to w zasadzie liner lock bez okładek. Jak zaraz dotrą do Was oba te noże, jak sobie tak popatrzycie, to myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. W tym przypadku Warblades Warrior, taki się wziął, ale pokażę Wam to na jeszcze innym przykładzie. Kaiser Sheepdog, dokładnie ta sama zasada działania. Tak jak mówię, gdybyśmy sobie wzięli liner locka i tak naprawdę zdjęli z niego ten materiał, to będzie to wyglądało identycznie jak właśnie w takim tak zwanym właśnie frame locku. Także puszczam noże dalej, można sobie zobaczyć, macnąć. Od razu mówię, noże są bardzo ostre, nie bawić się, bo tam karetka stoi, ijo przyjedzie i... Dobrze, liner lock, frame lock mamy przerobiony, axis lock. Axis lock, blokada stworzona przez firmę Benchmade. Jakiś czas temu wygasł im na to wszystko patent i cała gama firm sobie tą blokadę wypożyczyła, nazywając ją po swojemu. Zasada działania jest taka, że mamy po prostu kołek, który działa w środku na dwóch
drucikach, tak zwanych omegach, i ten kołek właśnie poprzez te naciąga, jak te omegi się napinają, to ten kołeczek nam wskakuje w miejsce w głowni. Jak go odciągniemy, głownia się zamyka. Zasada działania jest dosyć prosta, jednocześnie powoduje, że ta blokada jest bardzo, bardzo mocna, bo jednak ta siła opierania się na ten kołek powoduje, że blokada naprawdę jest bardzo, bardzo wytrzymała. Dodatkowo ona w środku się blokuje o linersy. No, bardzo prosta blokada, jednocześnie ma swoje wady, właściwie jak każda blokada, że w przypadku, gdy pękną nam te druciki w środku, głownia nie będzie nam się o to blokować. Są na to sposoby, gdyby nam to gdzieś w dziczy pękło, że po prostu wsadza się jakiś kołeczek, blokuje się to, no i tyle. Jak mówię, pochodzi od marki Benchmade, obecnie bardzo dużo różnych innych marek sobie tą blokadę wypożycza i nazywa ją po swojemu. Nie mówimy tu o jakiejś kradzieży czy coś, po prostu wygasł patent na tą blokadę i wiele firm z tego faktu korzysta. Kolej dalej. Kolejna blokada, jednocześnie moja ulubiona. Backlock lub pochodne backlocka, w tym przypadku triadlock, czyli nic innego jak modyfikacja blokady typu właśnie backlock, w tym przypadku stworzona przez Andrew Demko. Backlock normalnie ma dwa punkty podparcia, triadlock wprowadza trzeci punkt podparcia, stąd już nazwa już nie jest backlock, a triadlock. Bardzo mocna blokada, jednocześnie blokada, która strasznie nie lubi się z różnego rodzaju syfem, że tak powiem. W Axis Locku jakby to jest nam obce, tak, że jeżeli noża będziemy używać gdzieś w jakiejkolwiek dziczy, będzie pełno piachu, jakiś farfocli w kieszeni albo cokolwiek innego, to ta blokada nam się, te jakieś istniejące tam farfocle nie spowodują, że blokada nam się gdzieś może zaciąć albo coś takiego. W przypadku triadlocka, backlocka to niestety już istnieje, że może napchać nam się pełno jakiegoś syfu do kieszeni i blokada nam się mimo wszystko może nie zamknąć. Do tego stopnia, że możemy nóż otworzyć, pracować nim, napcha się gdzieś jakiegoś syfu i niestety może się zdarzyć tak, że nóż nam w tej pozycji już zostanie. Ale wciąż uważam, dla mnie osobiście, jakby chyba sam sobie to w ten sposób tłumaczę, że wciąż wolę mieć nóż, który zapchał się syfem i którego nie mogę teraz zamknąć, niż nóż, w którym pękną druciki i z którym będę musiał kombinować, wpychając jakieś kawałeczki drewna tam w ten otwór, gdzie jest właśnie ten kołek blokady, żeby ona nam się z kolei nie złożyła. Bo tak naprawdę mając w kieszeni jakiegokolwiek podstawowego Torxa, albo tego, który akurat tutaj pasuje, albo nawet wziąć taki nóż do jakiegokolwiek, przepływająca rzeczka, woda z butelki, cokolwiek, jestem w stanie tak ten nóż zmoczyć, że prawdopodobnie wypłuczę sobie ten zalegający gdzieś tam w środku syf. No i po wszystkim będę mógł go zamknąć. Fajnym też bajerem w tych blokadach jest to, że można go otworzyć z takim wyrzutem, dosyć ciekawie to wygląda i jednocześnie możemy to zrobić wszystko jedną ręką i jest git. Jak mówię, tutaj na przykładzie Cold Steel Voyager, bardzo lubię tą firmę, robi takie, jak ja to mówię, chamskie robole, te noże nie mają być ładne, te noże mają pracować. I kolejny przykład, button lock, tylko tu już muszę się wrócić, o, button lock. Zasada działania button locka jest taka, że mamy zrobiony po prostu przycisk. I tyle. Tam w środku jest system, który blokuje głownię. Typów button locka też jest kilka tak naprawdę. Ale generalnie działa to na zasadzie sprężyny, kołka z troszeczkę szerszą końcówką, która nam się po prostu w tej głowni blokuje. Otwieramy sobie nóż i poprzez naciśnięcie przycisku i tyle. I nic więcej. Bardzo prosta dosyć konstrukcja. W tym przypadku jest to modyfikacja button locka, co też warto gdzieś tam zaznaczyć. Można sobie zobaczyć. Sposoby otwierania tych noży. Jak mogliście zobaczyć, przyjrzeć się, tak jak ty teraz, Jacek, chociażby trzymasz, masz otwór w głowni, jest to sposób otwierania noża. Oprócz tego mogę to pokazać też na dosyć znanym przykładzie, jakim jest spiderko, które właśnie
ich dosyć rozpoznawalnym sposobem otwierania noży jest dosyć duży otwór okrągły w głowni. Możemy to otworzyć tak zwanym spidey flickiem, czyli trzymając nóż, wkładamy środkowy palec do otwierania. Ten nóż ma, w tym nożu ciekawe właśnie jest to, że on ma kilka sposobów otwierania. Możemy sobie go otworzyć tak zwanym flipperem, czyli po prostu palcem wskazującym ciach. Mamy front flipper, czyli trzymając nóż kciukiem, ja się nie lubię z front flipperami, więc może mi to niekoniecznie musi mi to wyjść. No właśnie, no, można to zrobić w ten sposób, albo jeszcze dodatkowo właśnie poprzez ten otwór w głowni można to zrobić albo kciukiem, albo się właśnie tak zwanym spidey flickiem, ten sam bajer, który właśnie się, jakby, który się otwiera noże od spiderko. Gdzie mamy nóż, który ma tak naprawdę kilka sposobów otwierania, więc fajne to jest to, bo każdy znajdzie w tym nożu coś dla siebie, nie? Inne noże jakby nie zawsze mają taką opcję, tak? No tak naprawdę spiderko inaczej niż poprzez ten otwór w głowni nie otworzymy. Tutaj mamy trzy sposoby. To wszystko też zależy od projektanta, jak to sobie wymyśli. Jednocześnie noże od marki Cold Steel to w większości noże z kołkiem, więc nie każdemu musi ten sposób otwierania przypasować, bo jest dosyć specyficzny i jakby rozumiem, że nie każdy musi to lubić. Więc jeżeli komuś właśnie nie pasuje ten sposób, zawsze w przypadku właśnie noży typu backlock, triadlock można zrobić i też się nóż otwiera poprzez ten taki dosyć charakterystyczny jednak wyrzut. Tu, jak mówiłem, otwór w głowie, co też jest na przykład tam, albo jeszcze kolejny właśnie, wracając do jeszcze jednego przykładu, Kaiser Sheepdog, też mamy dosyć spory otwór w głowni, więc tak samo możemy to zrobić. Albo właśnie tym tak zwanym spidey flickiem, ciach, ewentualnie, jeżeli nam się nie podoba, flipperem i też jest przyjemnie, też jest dosyć szybko. Inne sposoby, jakie mamy, to właśnie front flipper, który można zobaczyć w tym nożu, który pan teraz trzyma w ręce. Czyli właśnie, tak jak mówię, trzymając nóż kciukiem przesuwamy z przodu mamy. O, dokładnie. Tylko to się trzeba nauczyć, bo to jest dosyć ciężko się to otwiera, przynajmniej dla mnie. Dlatego ja się właśnie z tak zwanymi front flipper. Front flipper, czyli ten flipper do otwierania jest z przodu. Mamy otwór, tak jak już tutaj pokazywałem. Mamy też dysk i płetwę. Niestety żadnego noża z dyskiem ani z płetwą nie mam, bo nie mam z przyczyn takich, że średnio za nimi przepadam. Ten sposób otwierania jest dla mnie mega irytujący. Dodatkowo patent, bajer w tych nożach jest taki, że mając nóż z płetwą lub z dyskiem w kieszeni, wyciągając go, nóż nam się od razu otwiera sam. Bo ten dysk, który jest zamontowany na górze głowni lub płetwa, czyli taki wystający taki dzyndzel, nazwijmy to, no właśnie płetwa, przy wyciąganiu noża z kieszeni zahacza nam się o materiał kieszeni i wyciągnięcie z kieszeni powoduje już otwarcie noża. Dla mnie to jest nie bardzo potrzebny bajer, bo nie zawsze wyciągając nóż z kieszeni chcę go od razu otwierać. Tak? Może wystarczy, że go chcę wyciągnąć, żeby go odłożyć. Nie potrzebuję go od razu mieć otwartego. Ale tak jak mówię, tutaj są zwolennicy, przeciwnicy, każdy musi znaleźć coś dla siebie. Jak policja zatrzyma, każe wyjąć z kieszeni, to już kiepsko będzie wyglądać. To swoją drogą, nie? Plusem jest to, że na szczęście w Polsce możemy chodzić nawet z mieczem na plecach i nie ma podstawy do zatrzymania. No, wiesz, jest otwarty i otwarty, jakby wiesz, o co chodzi. Jeżeli stoisz z nożem otwartym tak, no to średnio, nie? Ale jeżeli wyciągasz, bo sobie coś robi, nie wiem, albo mi tu nitka wystaje, mnie denerwuje, no to nikt nie będzie tam, no też policja też musi umieć dostosować jakby swoje działania do zaistniałej sytuacji, tak? Jednocześnie muszą też myśleć w przód. Ściemnia i coś zaraz robi, czy jednak, czy wygląda w miarę na normalnego, nie? To jest jakby... No, w te tematy to już nie wchodźmy, bo to grubszy szpadel. Stal głowny. Tanie, budżetowe noże, często, gęsto. Mówię budżetowe, nie mówię w tym sensie, żeby w jakikolwiek sposób je obrażać, bo sam od budżetowych noży zaczynałem. Obecnie przechodzę już do dużo, dużo, dużo droższych noży, które reprezentują swoimi materiałami, sposobem wykonania trochę inną klasę, ale to też się nie zawsze łączy. Przykład budżetowego noża, proszę bardzo. Chiński nóż Petrified Fish Pate, w tym przypadku ze stalą nierdzewną szwedzką 12C27. Dosyć budżetowa stal, jednocześnie nierdzewna, ale
dosyć krótko trzymająca ostrość. Musimy w ogóle pamiętać o tym, że rodzaj stali na głownie noży jest cała masa i każda stal będzie dobra do czegoś. Nie ma stali uniwersalnych. Bo wszystko zależy od tego, do czego tego noża chcemy używać. Jeżeli chcemy noża odpornego, wytrzymałego, to jednocześnie nie oznacza, że ten nóż będzie bardzo długo trzymał ostrość. I tutaj są noże, znaczy przepraszam bardzo, są stale, które gdzieś tam próbują być uniwersalne, ale często gęsto jest tak, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No i to też warto o tym pamiętać. Jednocześnie większość noży budżetowych jest robiona z tak zwanej stali D2, która jest stalą półrdzewną, bo normalnie rozgranicza się stale na rdzewne i nierdzewne. D2 jest właśnie tą stalą, która jest najbardziej po środku, bo zawartość pierwiastków powoduje, że nie można jej od razu zaliczyć do stali rdzewnych, a jednocześnie ma na tyle za mało pierwiastków, żeby można mówić o jej nierdzewności. Jedni lubią, jedni nie lubią. Ja osobiście D2 lubię, bo jak na stal, jak mówię, dosyć budżetową, ma bardzo fajną agresję cięcia, jednocześnie dosyć długo utrzymuje tą ostrość, więc naprawdę można nią troszeczkę gdzieś tam popracować w jakimś kartonie, w jakichś foliach, robiąc sobie kanapki czy cokolwiek, można nią naprawdę popracować i ten nóż tą ostrość będzie utrzymywał. Warto też zaznaczyć, że mówiąc o nożach budżetowych, ja mam taki przedział, tak z tego, co zdążyłem się zorientować gdzieś tam już troszeczkę na tym rynku, ile po ile te noże kosztują. Mówimy o nożach budżetowych w przedziale od 100 do 300 zł. Noże poniżej 100 nie ma. Nie ma takiego noża, który kosztuje poniżej 100, a który powiedziałbym śmiało. Nie ma takich noży. Tu musimy pamiętać o tym, że ktoś na tym gdzieś musi też zarobić, prawda? Więc jeżeli sklep sprzedaje nóż, wymyślam teraz, za 80 zł, to ten sklep musi na tym nożu zarobić, prawda? Jeżeli producent wypuszcza nóż, który potem w sklepie sprzedaje się za 80 zł, to za ile on go wyprodukował, żeby też na nim zarobić? To jest tak jak, nie wiem, ludzie na przykład bardzo, bardzo chwalą noże Mora, bo Mora kosztuje 45 zł. No. To teraz rozbijmy sobie cenę Mory na części pierwsze. Jeżeli ona w sklepie kosztuje 45 zł, a sklep na tym nożu też musi zarobić, jeszcze producent na tym nożu musi zarobić, musi zapłacić pracownikom za jakieś hartowanie, tak, no bo przecież stal też trzeba zahartować, co też jest jakimś tam kosztownym, jakby nie patrzeć, czynnikiem. Wyprowadzenie szlifów, w ogóle wypracowanie tego noża. I ja rozumiem, że ktoś powie, no ale wiesz, bo Mory to mi nie szkoda. To kup sobie narzędzie jedno, a nie 10 Mor, które jeżeli po 45 zł każda, to już mamy 450 zł, kup jedno porządne narzędzie, będziesz miał na 30 lat. Takie jest moje zdanie. Oczywiście jak najbardziej można się z nim nie zgadzać, bo to temat mocno dyskusyjny, ale to jest jakby gdzieś tam moje zdanie. Wracając, bo się jak zwykle rozgadałem nie w tą stronę, w którą trzeba. Rdzewne, nierdzewne. Z rdzewnych robi się foldery ze stali takich typowo rdzewnych. I teraz tak, no jak wiemy, stal rdzewna. Jak dotykaliście już foldery, weźmy sobie na przykład chociażby tego. Stal rdzewna potrzebuje być po pracy zakonserwowana. Jeżeli mamy nóż, którego dosyć spora część chowa nam się w tych okolicach, to nie jesteśmy w stanie tam dotrzeć niczym, czym tak naprawdę będzie można to zabezpieczyć. Można, oczywiście, że można, ale trzeba mieć świadomość tego, że stal taka naprawdę rdzewna w folderach. Po pierwsze jest jej bardzo mało jest takich modeli. Po drugie są dosyć drogie, bo już dobiera się taką stal rdzewną do folderów, żeby to faktycznie miało ręce i nogi. Nie robi się z jakichś takich ultra podstawowych rdzewnych stali, bo to po prostu bez sensu. No i kolejna rzecz to właśnie rdzewienie tej stali, tak? Jeżeli mamy jakieś szczeliny, jakieś zakamarki, jakieś coś, to ciężko tam dotrzeć jakimkolwiek smarem, żeby to zabezpieczyć. Więc jakby w zasadzie nie robi się z takich stali. Jakie ma oznaczenie taka stal rdzewna? Rdzewna? Jest jej całe mnóstwo. Ja nie będę tu podawał konkretnych przykładów. Inaczej, najbardziej znaną stalą rdzewną w folderach
to jest na przykład M4 albo Kruger. Tylko to są noże, które w zasadzie kosztują po ponad 1000 zł za sztukę. Nie? To są generalnie bardzo dobre stale, nie? Tylko rdzewne. Jest na to oczywiście sposób, nakładając powłokę. Powłoka w przypadku espady wziąłem, bo jest duża, więc będzie łatwiej zobaczyć. W tym przypadku głównie jest czarna, fabrycznie taka nie była. To jest w ogóle głównie zrobione ze stali nierdzewnej, ale ja po prostu bardzo chciałem mieć całą czarną espadę, więc mam znajomego, który bawi się w powłoki i mówię, proszę cię, weź mi to, zrób na czarno. I dlatego właśnie stale półrdzewne, jak właśnie D2. Ja osobiście tą stal bardzo, bardzo lubię, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona ma właśnie powłokę. Bo dodatkowo nam to właśnie zabezpiecza tą głównię przed rdzą. Wiadomo, krawędź tnąca to już część metalu, na której powłoki nie ma. Więc na krawędź tnącą z kolei trzeba bardzo uważać. No bo po czasie jakieś bardzo złe warunki, nie wytrzemy noża, nie wiem, kroiliśmy właśnie jakieś owoce, na przykład jakąś cytrynę, jabłko, cokolwiek. Coś, co jest w stanie, ma kwas na przykład w swoim soku, jest w stanie wejść w reakcję. Zapomnimy o tym. Nóż sobie wróciłem do domu i idę, bo mnie kobita moja ukochana woła, a nóż leży. Tydzień, drugi, trzeci, otwieramy nóż i bardzo nieprzyjemne, ojoj, mam rdzę. Co mam teraz zrobić? Internet, jak pozbyć się rdzy z noża. No i zaczynamy zabawę, tak? Cif, gąbeczka, mięciutką stroną, nie tą szorstką, żeby nie porysować. A tak, mamy nóż z powłoką, owszem, powłoka też się wyciera, ale wciąż w jakimkolwiek najmniejszym chociaż stopniu nam tą głównię zabezpiecza. Więc myślę, że warto. Jednocześnie właśnie jak mówiłem, ta półrdzewna D2 ma bardzo fajną agresję cięcia, a przechodząc do nierdzewnych, tutaj z tą agresją cięcia jest już różnie, bo to z kolei wynika z tego, że przez inne zawartości pierwiastków jednocześnie rdzewność w stali powoduje węgiel. Żeby węgla było więcej, to innych pierwiastków musi być troszeczkę mniej. I to z kolei powoduje, że agresja cięcia na przykład w tych stalach nierdzewnych, ale budżetowych troszeczkę nam spada, więc jeżeli chcemy nóż mieć typowo do jakichś precyzyjnych cięć, uważam osobiście, że lepiej D2, jeżeli mówimy oczywiście o nożach budżetowych, niż bardziej skupiać się na nierdzewności tej stali, ale jak mówię, to też wszystko kwestia tego, kto do czego noża potrzebuje. Przykłady budżetowych stali nierdzewnych, proszę bardzo, to jest w ogóle też nóż budżetowy, jedyny front flipper, z którym się lubię, w tym przypadku Fuziz. Oczywiście chińska marka. Nie pamiętam tylko dokładnie, jak się ten model nazywa, bo to są, a przepraszam, Xun 122. Nie ma jakiejś konkretnej nazwy. Bardzo duży dziad, jednocześnie wyposażony. Głownia zrobiona jest ze stali nierdzewnej szwedzkiej 14C28N. Bardzo wytrzymała, całkiem nieźle trzyma ostrość. Wydaje mi się, że ze stali budżetowej jest moim zdaniem chyba najlepsza. Tylko jest dosyć ciężki dziad. Jeżeli chodzi właśnie o te marki budżetowe, to zdecydowanie CVV, Petrified Fish, Tucson, Boker też ma całkiem ciekawe modele. Generalnie, jeżeli chodzi o noże budżetowe, generalnie, jeżeli chodzi o noże budżetowe, raczej skupiamy się na nożach chińskich, ale jednocześnie to już nie są te czasy, że jak coś było chińskie, to było beznadziejne, bo obecnie chińskie noże naprawdę bardzo mocno cisną gdzieś tam tą zagraniczną konkurencję, czyli amerykańską na przykład, tudzież niemiecką, chociażby właśnie Bokera, z cenami swoich noży, jakością wykonania i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo chińskich marek potrafi bardzo dużo kosztować, a jednocześnie są tak zrobione, że wcale mnie to nie dziwi, jak chociażby ten nóż, który jest nożem z RPA, projekt jest z RPA, ale samo wykonanie jest chińskie. 1800 zł, dziękuję. Materiały ultra premium dosłownie, też mogę pokazać jak najbardziej. I tu możemy sobie zobaczyć wysoką jakość chińskich noży. To już nie te czasy, że bazarowce były chińskie i się to gniotło od patrzenia. Szlify.
Właśnie jeżeli chodzi o szlify, mamy to, że każdy szlif będzie do troszeczkę innej roboty. Szlif pełny, płaski będzie bardzo dobrze. No wiadomo, to jeszcze kwestia stali, kąta ostrzenia i tak dalej. Ale generalnie szlif powoduje to, że tego materiału przy krawędzi jest mniej, więc nóż będzie miał dużo, dużo lepsze właściwości gdzieś tam tnące. Ale jak mówię, to nie jest jedyna ważna rzecz w nożu. Szlif niski będzie wytrzymalszy, jednocześnie właściwości te tnące, jak już powiedziałem wcześniej, szlif to nie wszystko, ale dosyć istotna rzecz, będzie miał troszeczkę gorsze. I mamy też szlify Skandi, czyli szlif, który powstał w Skandynawii, a który powoduje to, że nóż ma bardzo dużą wytrzymałość, więc do jakiegoś pracy w drewnie na przykład będzie bardzo, bardzo dobry. Oprócz tego mamy, wiadomo, różne rodzaje materiałów z rękojeści. G10, mikarta, tytan, który możecie sobie zobaczyć właśnie, o tak jak teraz trzymasz ten nóż, tam na rękojeści jest tytan, więc taki naprawdę fajny materiał. Jednocześnie jest to metal, a który zimą na przykład nie oddaje temperatury zimna, nie przejmuje tak jakby temperatury. Jednocześnie też jest nie, to się tak specjalistycznie mówi, ale że jest niemagnetyczny, że tak powiem. Mamy też aluminium, mamy też drewno, właśnie jak w przypadku tego noża. Tutaj zdaje się drewno sandałowe, chyba jak dobrze pamiętam, ale nie dam sobie ręki uciąć. Każdy z tych materiałów jest lepszy do, gorszy do. To już też kwestia tego, do czego tego noża potrzebujemy. Bo wiadomo, drewno będzie dużo bardziej chłonąć wodę. G10 jest bardzo wytrzymałym materiałem, ale nie każdemu musi się podobać to jego uczucie, ten feeling, jak to się mówi. Także noże całe z tytanu, nie robi się głowni z tytanu. To jest metal, który jest jakby, jak mamy na przykład, jeżeli chodzi o typy rękojeści, mamy typowo stal, tytan, aluminium, to tytan wagowo jest jakby pomiędzy stalą a aluminium, ale jednocześnie jest dużo, dużo wytrzymalszy od stali. Ale jednocześnie samych głowni z tytanu się nie robi. Bo ten materiał się po prostu na to nie nadaje. No tu musimy też pamiętać o tym, że żeby mówić o tym, żeby jakiś nóż się na coś nadawał, on musi też się mieścić w jakichś przedziałach z pierwiastkami. Każdy pierwiastek gdzieś tam będący w składzie danej stali też wpływa na coś. Więc w przypadku tytanu po prostu się to nie nadaje. Też nie zdziwi mnie, jeżeli to jest też kwestia gdzieś tam finansowa, nie? Oprócz tego co? No i tak jak mówiłem, i okładki. No i wiadomo, w EDC mogą też wchodzić długopisy, prybary, proszę bardzo, prybar, tak, czyli taki nasz mały łomik, narzędzie do wszystkiego, dodatkowo z jakimś otwieraczem. Mamy też na przykład chęki, czyli jakieś wszelkiego rodzaju chusty, które w tym przypadku z mikrofibrą z drugiej strony, które może posłużyć nam do przecierania okularów, przetarcia, o właśnie, mamy nóż na przykład z D2, jesteśmy gdzieś na jakimś wyjeździe, chciałbym sobie wytrzeć nóż, bo robotę skończyłem, więc chcę sobie tam coś poprzecierać właśnie, żeby mi nóż nie zardzewiał, więc między innymi do tego, albo jesteśmy w lesie, jem kanapkę, ale muszę ją odłożyć, bo nie wiem, ognisko mi dogasa, muszę drewno dorzucić, to cyk sobie chęka na drewienko, kanapkę odkładam, idę, pracuję. Więc to też mogę pokazać. Do przecierania okularów, obiektywów, też bardzo fajna sprawa. W tym przypadku polska produkcja, więc wspierajmy to, co nasze. Oprócz tego mamy jakiegokolwiek rodzaju fidget fingery, fidget spinery i różnego rodzaju inne rzeczy, rzeczy do zabawy, które jak najbardziej w tematykę EDC nam pasują, bo są po prostu rzeczami, które mamy zawsze gdzieś tam w kieszeni. Siedzę, nudzę się w autobusie, wyciągam sobie, mogę się czymś pobawić, czy taki. Czy mogę coś pokręcić, więc jak najbardziej. I to też się w tematykę EDC jak najbardziej mieści. 42 minuty. Czy ktoś ma jakieś pytania? Czy ktoś chce o czymś powiedzieć? Czy ktoś jest czegoś ciekaw? Tak, ostrzenia. Ostrzenia. Mhm. Co konkretnie? Zależy jakie noże. Jeżeli mówimy o kuchenniakach, które mają pełny płaski, 17 stopni. Pytanie też, na czym ostrzymy? Kładąc nową krawędź tnącą, na przykład, nie wiem, producent naostrzył nóż na, no wymyślam teraz, 25 stopni. Do kuchni nóż z ostrzem, do kuchni nóż z pełnym płaskim szlifem naostrzony na 25 stopni powinno być karane 3 latami więzienia, jak dla mnie. No nie, do pełnego płaskiego nie robi się 25 stopni. Dlaczego? Bo jeżeli mamy szlif noża,
i bardzo 25 stopni to jest jak na kąty ostrzenia, to jest generalnie dużo. Więc jeżeli sobie go bardzo mocno gdzieś tam zakończymy, to tej krawędzi mamy bardzo mało. Bardzo mały jest ten punkt ścień tak jakby tego materiału, który trafia nam na jakieś mięso, warzywa albo coś. Robiąc już 17, tego materiału jest dużo, dużo mniej i dużo lepiej takie ostrze się wgryza właśnie w ten nasz krojony materiał, tak? Wiadomo, wiele też zależy od tego, jaką mamy stal, czy jest odpowiednio na zahartowana, czy nie. No i potem tak. No i tak naprawdę ostrzymy sobie nóż, powiedzmy, wyprowadzając nową krawędź, lecimy od 320 gradacji 320, wyprowadzamy sobie nową krawędź i potem zwiększamy tą gradację. Możemy nawet do 3000 dolecieć, jeżeli tylko mamy odpowiednie płytki diamentowe, bo właśnie warto ostrzyć na diamentach. No i teraz właśnie pytanie, czy mamy system do ostrzenia, czy mamy płytkę, bo to teraz też jeszcze wszystko zależy od tego, czy ktoś potrafi ostrzyć z ręki nóż, czy nie. Ja się trochę tymi nożami już bawię, ale ja przyznam się bez bicia, ja nie mam takich właściwości w rękach, żeby umieć gdzieś tam ten nóż z ręki naostrzyć. Ja mam od tego system, jest to dla mnie po prostu wygodniejsze i no i tyle. No, że jest szczęka, do której montuje się nóż, dodatkowo jest ramię, możemy sobie ustalić właśnie kąt, pod jakim chcemy ostrzyć, a w tym przypadku mam właśnie kątomierz elektroniczny. Ustalam sobie kąt, sprawdzam sobie, czy na czubku, na końcu noża i po środku kąt jest w miarę ten sam. Tam do pół kąta może być różnicy. To jest taki margines błędu. Jeżeli jest, najpierw, jeżeli stawiam nową krawędź, bez problemu mogę lecieć przód, tył, czyli przesuwam do przodu, do tyłu i tak sobie lecę w tym sposób diamentem. Później z kolei, kiedy już wykańczam tą krawędź, kiedy już ją tylko i wyłącznie chcę tak naprawdę wyślizgać, lecimy wtedy diamentem tylko i wyłącznie w jedną stronę. I najlepiej jest w tym przypadku popychać diament, bo gdybyśmy tak naprawdę robimy rysy tym diamentem. I jeżeli one będą ułożone w jedną stronę, to też nam trochę poprawia właściwości tnące. Tam są generalnie na ten temat badania pod mikroskopem, sprawdzali właściwości tnące tej krawędzi właśnie, która była robiona tylko do przodu albo od systemu do siebie, albo w jedną i w drugą stronę. I jeżeli są ułożone te rysy w jedną stronę, właśnie jakby są stworzone od użytkownika w stronę, że tak powiem, tego systemu, to ma nóż dużo, dużo lepsze właściwości tnące. Są takie zabawki, które mamy. To właśnie to jest jakby też część EDC, tak? Siedzę sobie, jestem w autobusie, na przykład nudzę się, wyciągam sobie i mogę sobie po prostu tym. Odstresowywaczki takie, że tak powiem. To już są, tak jak mówię, to już są takie gadżety, które ktoś musi mieć, wcale nie musi, ale jakby to też się gdzieś tam zaczyna dosyć mocno wpisywać w te tematy właśnie EDC. Dobra, bo przekroczyłem czas. Gdyby jeszcze ktoś chciał porozmawiać, ja się gdzieś tam ze stoliczkiem dalej rozłożę. Zapraszam. Zabrałem wszystkie swoje foldery w zasadzie, jakie miałem. No, może nie wszystkie, bo nie wszystkim się zmieściły, ale generalnie mam tych folderów trochę przy sobie. Gdyby ktoś jeszcze chciał pogadać, coś zobaczyć, coś pomacać, śmiało zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za to serdecznie.